tym filmie zobaczycie prezentację turystycznego roweru elektrycznego Eleglide T1. Zapraszam do oglądania. Rowery turystyczne, trekkingowe są bardzo chętnie kupowane ze względu na swą uniwersalność. To jednoślady, które świetnie sprawdzą się na leśnym szlaku, na wycieczce za miasto, jak również w samym mieście. Do wyboru są dwie wersje Eleglide T1. Rower przychodzi w takiej oto paczce. Waży ona 30,5 kg. Rower jest bardzo solidnie zapakowany. Wszystkie elementy są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu. W małym pudełku znajdują się elementy wyposażenia, klucze do montażu, zasilacz, instrukcja obsługi. Instrukcja jest w paru językach, jest też język polski. Ładowarka, napięcie ładowania to 42 V, a natężenie prądu 2 A. Po wyjęciu z pudełka należy zdjąć wszystkie zabezpieczenia i osłony. Montujemy kierownicę na mostku. Stawiamy rower w pozycji do góry nogami i montujemy przednie koło. Przykręcamy pedały. Montujemy światełka odblaskowe na szprychach kół. Do przedniego widelca przykręcamy lampę razem z błotnikiem.
podłączamy wtyczkę do tylnego światła i przykręcamy do bagażnika. Zakładamy wyświetlacz na środku kierownicy. I łączymy go z przewodem zasilającym. Na kierownicy po prawej lub lewej stronie mocujemy przyciski sterujące. Gdy nie będziemy poruszać się po drogach publicznych, możemy też zamocować manetkę regulacji prędkości. Jeżeli jednak będziemy się poruszać po tych drogach, należy zrezygnować z przepustnicy. Jest ona niezgodna z przepisami. Wyświetlacz jest duży i bardzo czytelny, nawet przy dużym nasłonecznieniu. Zawiera wiele informacji. Jest prędkościomierz, włączony bieg, mamy tempomat, sygnalizacja włączenia światła, poziom naładowania baterii, czas jazdy, zużyte kalorie oraz aktualna moc wykorzystana podczas jazdy. Jest też funkcja push, czyli funkcja wspomagania przy prowadzeniu roweru. Manetka jest dostępna w każdej chwili po włączeniu dowolnego biegu. Jednoczesne naciśnięcie przycisku plus i minus powoduje wejście w dodatkowe ustawienia. Możemy zmniejszyć lub zwiększyć ograniczenie prędkości do maksymalnie 32 km na godzinę. Możemy też dostosować jasność ekranu, ustawić automatyczne wyłączenie przy bezczynności i zmienić jednostki prędkości. Od spodu znajduje się port USB, który aktywny jest po włączeniu wyświetlacza. A tak prezentuje się rower w całej okazałości. Eleglide T1 posiada duże 27,5-calowe koła. Rama jest aluminiowa. Światło przednie i tylne włącza się przez dłuższe przytrzymanie przycisku plus. Światło tylne ma dodatkową funkcję stop. Siodełko jest dobrze wyprofilowane, miękkie, choć bez sprężyn. Solidny, mocny bagażnik o nośności do 25 kg. Akumulator jest elementem ramy i jest zabezpieczony zamkiem z kluczykiem. Napięcie wyjściowe baterii to 36 V,
Pojemność 12,5 Ah, moc 450 W. Napięcie ładowania 42 V. Po naciśnięciu przycisku możemy sprawdzić stopień naładowania. Mamy trzy poziomy: Red, Green i Blue. Blue to w pełni naładowana bateria. Jej waga to 3 kg. Możemy ją ładować bezpośrednio w rowerze lub po wyjęciu. W pełni naładowana bateria pozwala na przejechanie w zależności od warunków terenowych od 40 do około 80 km. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku minus włącza się funkcja push. Włącza się silnik, a rower porusza się z prędkością piechura. Jest to szczególnie przydatne przy pokonywaniu znacznych wzniesień. Hamulce są tarczowe, mechaniczne. Średnica tarczy to 180 mm. Według mnie wystarczająco mocne. Widelec przedni ma amortyzator z możliwością blokady. Skok 80 mm. Siedmiobiegowa przyrzutka Shimano znacznie zwiększa możliwości roweru. Nie jest to wprawdzie rower górski, ale z odrobiną wysiłku pokonamy każde wzniesienie. Silnik ma moc 250 W, ale przez krótki czas możemy uzyskać nawet 500 W mocy. Elglide T1 prezentuje się bardzo dobrze. Rowerzysta zresztą też. Rekomendowany wzrost to od 160 do 200 cm. Prędkości wspomagania przy pedałowaniu to na pierwszym biegu 12 km na godzinę, na drugim 16, na trzecim 20, na czwartym 23, a na piątym biegu 25 km na godzinę. Jego długość to 179 cm, a wysokość 112. Szerokość kierownicy 66 cm. Uważam, że jest to bardzo dobry, elegancki rower turystyczny, godny polecenia. Dziękuję za uwagę.